Rozpoczął się miesiąc maj i piękny jest nasz cały kraj, a maj jest bogaty w świąteczne daty. Pierwszego maja święto pracy mamy, o wszystkich, co pracują, wtedy pamiętamy. Drugiego maja już święto flagi obchodzimy i naszą biało-czerwoną radośnie uczcimy. Gdy dzień 3 maja kalendarz pokazuje, to święto 3 maja następuje. Dlaczego to święto obchodzimy? Zaraz to wszystkim wyjaśnimy. Konstytucja to dokument w szkole kodeksem zwanym. W kodeksie ucznia prawa i obowiązki mamy. Każdy Polak w swej ojczyźnie dobrze się czuje, bo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej u nas obowiązuje. Jednak tak dobrze dawniej nie było, ludziom w Polsce źle się żyło. Kraj nasz był bardzo osłabiony i przez zaborców rozgrabiony. Mój wtedy król poniatowski i patriotów grupa niemała pierwszą konstytucję dla Polaków przygotowała. Właśnie w dniu 3 maja 1791 roku dokonano w Polsce tego ważnego kroku. Uchwalono dokument konstytucją zwany pierwszy był w Europie, na świecie podziwiany. To dlatego na pamiątkę wielkiego wydarzenia dziś przywołujemy z historii wspomnienia. Witaj, witaj, majowa rocznica, pamiętaj 3 maja.